Ola i Marcin Sawiccy zapraszają do kolejnego odcinka podcastu U Sawickich, podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji małych, dużych, a nawet tych dorosłych. Serdecznie zapraszamy. A dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o egzaminach w edukacji domowej. Tak sobie myślę, że może słucha nas ktoś, kto w ogóle pierwszy raz na przykład słyszy hasło edukacja domowa. My już zaczniemy od razu o egzaminach. Powiedzmy może, Marcinku, takie dwa słowa w ogóle, jakby czym one są, dlaczego są? Tak, o ile w takiej tradycyjnej szkole z końcowo-rocznymi egzaminami mamy do czynienia głównie w sytuacji, gdy ktoś poprawia swoją ocenę albo był z jakichś powodów nieklasyfikowany i musi taki egzamin całoroczny zdać, to dla ucznia, który uczy się w ramach edukacji domowej, egzamin końcoworoczny jest takim podstawowym elementem funkcjonowania edukacyjnego w kontekście kontaktu ze szkołą, z systemem. To znaczy trzeba zdać egzamin z każdego przedmiotu. Tak, jeden raz w roku z danego przedmiotu, nie zdaje się go semestralnie, zdaje się go jeden raz w roku, ale też, co ciekawe, możemy tu przy okazji zaznaczyć, że niekoniecznie musi się to wydarzyć fizycznie końcem roku. Może ktoś zaplanować taki egzamin na przykład z historii już na jesieni. No tak, ale jak to dojdziemy do warunków technicznych, będziemy sobie to okazji. Jeden egzamin w ciągu roku. Z danego przedmiotu w ciągu. I ten dzisiejszy odcinek chcieliśmy poświęcić takim różnym aspektom tegoż egzaminu, tych egzaminów. Bo mamy doświadczenie jako egzaminatorzy, mamy doświadczenie jako rodzice egzaminowanych dzieci, mamy doświadczenie jako prowadzący grupy nauczycieli, czyli jako szkoła, jako rodzic i czasami wręcz jako dziecko, które widzimy zestrachane, chodzi po domu przed udaniem się na egzamin. Chcemy powiedzieć trochę o aspektach takich merytorycznych, takich emocjonalnych, związanych z przygotowaniem się do tych egzaminów, a także od strony formalnej. I tradycyjnie, jak to u nas bywa, będzie to raczej dzielenie się pewnymi doświadczeniami czy uwagami. Prosimy nie traktować tego jakoś taki katechizm egzaminowania, tylko bardziej, nie wiem, taki bank doświadczeń, które tu chcemy troszeczkę tak uchylić, a bardziej nawet otworzyć dla wszystkich słuchających podcastu. Tak? To może zaczniemy od tego, że gdy spotykamy się na różnych spotkaniach z rodzicami szczególnie, na zlotach edukacji domowej, to pierwsze pytanie, bardzo częste, jednym z częstszych pytań, które zadają najpierw rodzice, to jest co z egzaminami, czy można nie zdać i co zrobić, żeby ze wszystkich egzaminów były piątki i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego chcemy o tym powiedzieć na wstępie? Wydaje mi się dlatego, ponieważ decydując się na edukację domową, w jakiejś mierze trzeba po pierwsze mieć świadomość, że trzeba się zmierzyć z tymi egzaminami końcoworocznymi, ale trzeba to potraktować jako rodzaj przygody, fanu, albo czasami trochę nieszczęścia, ale które z jakimś trzeba się z nim uporać. Ale edukacja domowa nie sprowadza się do egzaminów końcoworocznych. Edukacją domową, tym co się dzieje, co jest najciekawsze, najbardziej istotne i co jest generalnie motywem przechodzenia dla większości rodziców edukujących dzieci w domu albo dzieci uczących się w domu, jest to, co robią w czasie, gdy są w domu, uczą się w domu. To znaczy, jak się uczą, jak się organizują, jak planują sobie czas. O tym bardzo często mówiliśmy w naszych podcastach, ale podkreślamy teraz, że treścią i sensem życia dziecka w edukacji domowej nie jest i nie powinno być przygotowanie się do egzaminów końcoworocznych. Może być jakimś elementem, może na pewno jest takim jakby regulatorem zewnętrznym, od którego trochę nie można uciec, trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Jeżeli lubimy przedmiot lub lubimy zdawać egzaminy, to nie problem, a jeżeli nie lubimy zdawać egzaminów albo nie lubimy tego przedmiotu, to po prostu musimy się z tym jakoś uporać. Ale nie powinno to wypełniać naszego życia pomiędzy, bo pamiętajmy o tym, że w edukacji domowej jesteśmy po to, żeby po prostu nauczyć się pracować, nauczyć się żyć, nauczyć się uczyć, a egzamin czasami może to zweryfikować, ale czasami pamiętajmy o tym, on nie musi tego dobrze zweryfikować. I mając taki dystans do tych egzaminów,
I jak gdy sobie to powiemy, może łatwiej się po prostu do nich zabrać. Tak, ja tutaj się bardzo zgodzę z tym, że egzamin końcoroczny no nie powinien być naszym celem całego roku, że do tego celu zmierzamy i to jest ten nasz moment, w którym się weryfikujemy. Ja tak nawet bym bardzo mocno przyznała taki punkt widzenia ze strony również osoby, która egzaminowała, ale także mamy naszych dzieci, które są w edukacji domowej, czy też były w edukacji domowej, że egzamin, świetnie by było, gdyby egzamin był takim momentem, w którym oni nareszcie mogą się tym wszystkim pochwalić, mogą to tym wszystkim się podzielić z kimś, ktoś będzie chciał wysłuchać ich, a także, że po takim egzaminie wychodzą na skrzydłach. To znaczy, że nawet jeśli mi za bardzo nie poszło, nawet jeżeli nie wychodzę na jakimiś super celującymi ocenami, ale jednak poszedłem na ten egzamin, przeżyłem coś tak ciekawego w spotkaniu z osobą, która mnie egzaminowała, że po prostu mam ochotę dalej, mam taką parę, chcę rozwijać to dalej, albo odpowiadam sobie na pytanie, nie, to nie jest ten kierunek, ja po prostu spokojnie sobie tutaj zaliczę tyle, ile trzeba, to minimum, bo mój kierunek rozwoju mojego życia jest zupełnie gdzie indziej, ale właśnie egzamin, który wprowadza dużo pokoju, a nie jest właśnie jakimś takim stresogennym wydarzeniem, byłby taką takim ideałem, prawda? Tak, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że w życiu jest wiele sytuacji, które nas czasami mogą zestresować. Rozmowa kwalifikacyjna do pracy, egzamin na prawo jazdy. I trochę ideą edukacji domowej jest to, żeby w ogóle nie stresować dzieci, tylko generalnie polega na tym, żeby czas, którym one się mogą uczyć i rozwijać, był generalnie czasem jakby bardzo naturalnym, ciekawym, inspirującym i w kontakcie z rodzicami albo ze środowiskiem, które jakby zorganizuje mu ten rodzic. Ale ten egzamin, nie ukrywajmy, może być delikatnym stresem, bo co byśmy nie powiedzieli, to ktoś, kto pierwszy raz się nie zmierzy z tym egzaminem, ma szczególnie jakby więcej tego napięcia. Ale może teraz, żeby tak trochę uporządkować tą naszą rozmowę, spróbujmy popatrzeć, przyjrzeć się egzaminom trochę z różnych punktów widzenia. Najpierw może przyjrzyjmy się z punktu widzenia rodzica, bo tak trochę od niego zaczęliśmy. Tak. Dobrze jest, jeżeli rodzic sam trochę tak nie fetyszyzuje tych egzaminów i odpowie sobie, i rozmawia przed rozpoczęciem edukacji nowej z dzieckiem, jakie są jakieś priorytety po prostu jego, dlaczego jest w edukacji domowej. I uwaga, mimo że na przykład ja to tak, Olu, się tak zapierałem, że nie należy się przejmować egzaminami, to może się okazać, że ktoś jest w edukacji domowej, bo uwielbia się przygotować do egzaminów i to też może być jedna ścieżka. Tylko z tym, że z naszych doświadczeń pracy z dziećmi i z rodzicami widzimy, że to nie jest, załóżmy, część przeważająca uczniów w edukacji domowej. Załóżmy, niektórzy z nich bardzo lubią się przygotowywać i ich to mobilizuje, są przygotowywanie się do tych egzaminów, ale są, nazwijmy to tak delikatnie, bardzo niektórzy. Ale generalnie chodzi o to, że my jako rodzice powinniśmy mieć swój własny jakby taki miernik albo takie jakby punkty, które obserwujemy w czasie przyglądania się dziecku, co uważamy, że jest istotne w kontekście jego rozwoju, na przykład nie wiem, jak pracuje, czy czyta, jakie prowadzimy rozmowy, jakie podejmuje inicjatywy. I jak wypiszemy sobie takich 5, 7 czy 10 punktów, to dopiero wtedy może się okazać, że jednym z tych elementów, jednym z 9 jest egzamin. I wtedy, jeżeli mamy jakby ten pełniejszy obraz, bo w sumie też edukacja domowa jest po to, żeby rodzic mógł się też mieć większy, bogatszy obraz swoich dzieci. I wtedy, jeżeli mamy ileś tych informacji o tym, jak nasza Kasia czy nasza Rysia się rozwija, co robi, z czym pracuje, to ten egzamin i dla nas jako dla rodziców, i dla tych dzieci, z którymi rozmawiamy, jest tylko jednym z elementów, a nie jedynym z elementów, który służy do weryfikacji tego w ogóle, czy się rozwinąłeś, albo co robiłeś przez ten rok. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, co teraz, Marcinku, powiedziałeś. Ja bym jeszcze dodała do tego, że w momencie, gdy my jako rodzice bardzo mocno wspieramy, podkreślamy, nadajemy ważności tym innym przestrzeniom właśnie pracy z dzieckiem, w tych relacjach, w tym wszystkim, jak on się ogarnia, jak on sobie z tym wszystkim radzi i tak dalej, to wtedy, gdy
No, nie, no powiedzmy szczerze, no ten egzamin jest takim wyzwaniem trudniejszym, tak? No, no jest, no bo jest raz w roku i ten stres gdzieś tam jest. To wtedy, gdy ten egzamin nawet nie pójdzie tak, jak my byśmy się spodziewali, czy jak dziecko się spodziewało, to nam jest dużo łatwiej tego dzieciaka swojego w jakiś taki, no mówiąc tak w cudzysłowie, trochę przytulić, bo to nie było jedyne, ku czemu zmierzaliśmy. I w momencie, gdy my to nazywamy, i to nie tylko z okazji tego, że mu nie poszedł egzamin, teraz mu powiemy, no tak, no ale słuchaj, to było takie świetne, tylko że on wie, że w ciągu roku to było trudne, działo się, było świetne, było nieświetne, ale cały czas byliśmy jakby skupieni na wielu jeszcze innych. Ma ten feedback, to w momencie tego jednego dnia, teraz mówimy o tym trudniejszym, tak? Bo wiadomo, że jak przyniesie rewelacyjny stopień, no to już w ogóle jest hura, ale gdy nie jest tak idealnie, gdy na przykład my mamy jako rodzice świadomość, że ten dzieciak włożył ogromnie dużo pracy i my czujemy, że został źle oceniony, że naprawdę zasłużył na więcej, bo my to widzieliśmy, a nie ta osoba, która przez tą godzinę miała kontakt jedynie, to wtedy nam jest właśnie łatwiej, nie? Dlatego to, co mówisz, ta rola nasza, nas jako rodziców, zamiast podbijania tej piłeczki i nadawania niesamowitej rangi egzaminowi, to wzmacniania i towarzyszenia w tych przestrzeniach. Bo to, co ty mówisz, to jest bardzo jakby spójne. Wyobraźmy sobie nauczyciela naszych marzeń. I nauczyciel naszych marzeń to nie jest ten, kto stawia piątki z każdego sprawdzianu, ale który powoduje, że cokolwiek uczeń dostanie z jakiegoś sprawdzianu, kartkówki, czegokolwiek, ma mniejsze znaczenie, bo ten uczeń czuje się cały czas w kontakcie z tym nauczycielem, czuje się, że ten nauczyciel do go docenia, zaznacza jego mocne strony, a pomaga mu przełamać te słabsze strony. Mhm. I my trochę powinniśmy się tak zachowywać. I wtedy ten egzamin przestaje być dla stresem dla rodzica, ale też i w jakiejś mierze do dziecka, do którego zaraz przejdzie. Jest pewną informacją, tak? Pewną informacją i my mamy takie, może jeszcze wspomnę, jak z punktu widzenia, jak egzaminowaliśmy, że często rodzice, którzy mogą wejść na taki egzamin, tak, często jakby chcą, zabierają ten głos, nie? To trzeba ich spokojnie wyciszyć, że teraz no, odpowiada dziecko, tak? Bo oni by chcieli opowiedzieć, jak to przez ten rok było, ileż to on cudownych rzeczy zrobił. To jest piękne, tak, to jest cudowne. Czasami trochę zakrywa obraz rzeczywisty, ponieważ opowiadają rzeczy, które są bardziej w ich wyobrażeniach niż w tym, co się dziecku wydarzyło, więc warto czasami też taki egzamin potraktować, bo szczególnie, że się ma możliwość szczególnie na część ustną wejść i obserwować dziecko, to też jest to bardzo cenna okazja do przyjrzenia się swojemu dziecku z zewnątrz. Nawet nie komentowanie, tylko przyjrzenie się, jak ono funkcjonuje w sytuacji z tym nauczycielem, szczególnie, że jako rodzice mamy tą okazję, że możemy wejść nie do jednego egzaminatora, ale do tych, załóżmy, 10 czy 11, do wszystkich, z którego mamy egzaminy ustne i możemy popatrzeć i przyjrzeć się, jak w kontekście też poszczególnych nauczycieli reaguje moje dziecko. To są rzeczy bezcenne, także dla nas, dlatego o tym rozmawiam, że te egzaminy są bardzo ciekawym, interesującym czasem. I ona też, jakby też trzeba zaznaczyć to, że zaraz będziemy jakby też mówili więcej o nauczycielach, ale też jakby w nas, w rodzicach, musi być sporo też takiego spokoju i dystansu do nauczycieli, bo pomimo, że staramy my się, czy nauczyciele też się starają, żeby te egzaminy były przeprowadzone jakby tak jak najcieplej w stosunku do naszych pociech, to nie każdemu zawsze to się udaje. A że ta sytuacja dotyczy naszych bardzo osobistych dzieci, naszych własnych, to czasami jakby trudno to znieść i czasami trzeba to jakby po prostu przełknąć i pomóc dziecku to przełknąć, nie robiąc jakiejś tam, jakby nie, czasami się na tym nie zatrzymując. Oczywiście, jeżeli to, co się jakby wydarzyło na egzaminie, nie było pomstę do nieba, że w ogóle była jakaś tam granda w sensie potraktowania naszych pociech i wymaga to naszej interwencji. Ale czasami jest to bardzo emocjonujące wydarzenie i tu każda ze stron trochę tak może leciutko przesadzić. Ale chodzi mi o to, żeby jakby reasumując to, że osobą, którą ma zachować najwięcej spokoju, to powinniśmy być my dorośli, to znaczy my nauczyciele i my rodzice, którzy tam jesteśmy. Jeszcze tak bym właśnie dodała do tego, że zwłaszcza dla osób, które
pierwszy raz są w edukacji domowej, egzamin, czy też egzaminy są jakimś takim pierwszym doświadczeniem, to wydaje mi się, że bardzo takim celowym, dobrym takim pomysłem jest zasięgnięcie trochę takiego dobrego języka, to znaczy znalezienie ludzi, którzy mają trochę więcej w tym doświadczenia, o których wiemy, że są ludźmi pełnymi pokoju, takiego zaufania, radości z tego, że mają dzieci w edukacji domowej, nie szukania utwierdzenia, czy też jakichś takich dziwnych wskazań w środowiskach, czy też w miejscach wśród ludzi, którzy mają dużo ale i właśnie dużo lęków prowadzają, tylko chwila jedna czy druga rozmowa może nam bardzo dużo pomóc, bo taka opowieść, jak to faktycznie wyglądało przy dzieciach tych znajomych czy przyjaciół, to może być bardzo fajną wskazówką, tak, gdy jesteśmy trochę zagubieni. Tak. I taką strategiczną rzeczą, o której chyba warto by powiedzieć, w ogóle o tym, że warto przyjąć jakąś strategię zdawania egzaminu. Mhm. I dobrze jest parę egzaminów wybrać na taki bardzo wczesny okres. To znaczy, kiedy po pierwsze nie ma tłumu na tych egzaminów, jest to jakieś terminy indywidualne. A na dodatek jeszcze słyszeliśmy może o tym egzaminatorze, że po prostu to jest w miarę ciepła osoba. I przykładowo, jeżeli idziemy na taki egzamin w październiku, tam z chemii, czy z fizyki, czy z geografii, do nauczyciela, który wiemy, że tam ma duże doświadczenie w egzaminowaniu i ma na takiej naszej nieoficjalnej giełdzie jakieś notowania, że po prostu jest sympatycznie, warto od tego zacząć. Bo czasami jest to istotniejsze niż to akurat, że choć czasami to dziecko może powiedzieć, chce zdawać najpierw historię, kropka, prawda? Ale generalnie ważne jest, żeby nie czekać ze zdaniem pierwszego egzaminu do maja czy czerwca, kiedy jest napięcie, kiedy jest mało czasu, żeby coś tam powtórzyć, kiedy już jest dużo ludzi na sesjach egzaminacyjnych, tylko żeby ten czas był taki spokojny. I żeby dobre doświadczenie było tym pierwszym doświadczeniem. A to jakoś jako rodzice możemy wyczuć, który dział, czy przedmiot, czy zakres będzie... Tak, czy nauczyciel. Rokuje na dobre doświadczenie. To może teraz już skończymy z tym rodzicem, przejdziemy teraz do samego dziecka, prawda? Do samego dziecka. To, co powiemy, to jak się dziecko jakby przygotowuje, jaki ma stosunek do tego egzaminu, w dużej mierze, czym jest ono młodsze, tym bardziej zależy od rodziców, o którym sporo już mówiliśmy. Ale bardzo często o tym mówimy i przyznaję, że często też rodzice się skarżą, jeżeli tego nie ma, bo to jest jakby bardzo ważne, takie entrée egzaminacyjne, to jest to, żeby dziecko miało coś, co może przedstawić na początku egzaminu. Tak, zwłaszcza w tych młodszych klasach, prawda? Przyznaję, że to mówimy o tym bardzo mocno, bo to tego się powinno oczekiwać od nauczycieli, tego my na przykład swoich nauczycieli i prosimy i wymagamy w takim spisie rzeczy, które mają się pojawić po przywitaniu i śmiechu i zapytaniu, co słychać, to jest to, żeby zapytać, z czym dzisiaj nasz drogi egzaminowany przyszedł, o czym chce opowiedzieć, od czego chce zacząć. I wtedy, czy to jakiś ciekawy temat, czy ciekawą pracę, też nie za długą, bo ten nauczyciel ma przeprowadzić rozmowę egzaminacyjną, więc generalnie ma zestaw swoich pytań, ale żeby coś na takie 3-4 minuty mieć do opowiedzenia jakby swojego, to od razu poprawia w ogóle całą jakość tej rozmowy, która jest, i gdy dziecko wtedy ono trochę wyznacza ten obszar, sposób mówienia, nauczyciel wtedy jakby słucha i też jakby domyśla się, bo większość z nich, doświadczenie polega na tym, że możemy się domyśleć, jak rozmawiać z dzieckiem, żeby pomóc mu przekazać te informacje, które on zdobył w czasie uczenia się. Tak. I to dotyczy zarówno młodszych dzieci, jak i starszych, ale na przykład moje osobiste doświadczenie w egzaminowaniu tych najmłodszych dzieci w klasach wczesnoszkolnych, no to są dzieci, które po prostu wjeżdżały na egzamin z walizkami na kółkach i po prostu wyciągały kolejne i kolejne i kolejne prace. I tak naprawdę to nie jest problem, żeby zobaczyć, czy dziecko umie czytać na tym, co wyciągnie z tej walizki, zamiast dawać jakieś tam kartki przygotowane wcześniej z jakiegoś zestawu. To jest po prostu tutaj bardzo duża inwencja nauczyciela. Natomiast to jest radość nieprzeciętna dla takiego dzieciaka. Tak, kiedy tylko... on może wreszcie... Mówię teraz o tych młodszych dzieciach. Tak. On przychodzi i to jest po prostu uczta. A jeszcze jak w tej uczcie w młodszych klasach zawsze zapraszamy, żeby przyszła cała rodzina, no ci akurat, którzy przyjechali. Jeżeli jest rodzeństwo też w młodszych klasach, to nie wszyscy razem siadają w tej części ustnej egzaminu właśnie młodszego. To też pracują tylko razem. Tylko chciałbym podkreślić jedną rzecz, bo żyjemy trochę czasami w takim kulcie tego, że jak dziecko coś chce, to
powinno być. To znaczy, jeżeli to jest bardzo cenne, że dzieci właśnie coś przygotowują i to ma być na wejście, ale to może nie zdominować 30 minut rozmowy. To stanowi część rozmowy, o której to decyduje nauczyciel. Dla nas jest istotne to, żeby jakby pozwolił, zaczął, wysłuchał, nachylił się nad tym i dał jakiś feedback po tym, co zostało powiedziane, prawda? Mhm. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że warto, żeby na jakimkolwiek etapie egzaminowania to jest, żeby nasz uczeń, czym starszy, tym to jest bardziej aktualne, miał, nawet jak nie lubi jakiegoś przedmiotu, to jakiś taki obszar, zagadnienie, tak, zestaw tematów, które, w którym się dobrze, mocno czuje. Bo czasami, no zrozumcie tego nauczyciela, no on chce jakoś pomóc, coś wydobyć, albo dowiedzieć się w ogóle, czy ten człowiek w ogóle zajmował się tym tematem przez ten czas, w ogóle czegokolwiek się przygotował i zada pytanie, no dobrze, to powiedz mi jakby co wiesz, prawda? I dlaczego to musi być dobrze przygotowane? Bo zwykle pytanie, dobrze, to powiedz mi, co wiesz, pada w sytuacjach takich dosyć takich napiętych, prawda? No dobra, o to pytałem. Czyli to, co wiesz, musi być dobrze przygotowane, żeby on w chwili tego stresu mógł to powiedzieć. Mhm. I to nie jest w związku z tym nie tak coś tam powierzchownie, no, że słyszał, że była bitwa pod Grunwaldem i że wie, w którym to jest roku, tylko żeby o takim wydarzeniu naprawdę coś więcej o kontekście potrafił opowiedzieć i jakbyś tak z pewną swobodą się tam poruszał. Dlatego to jest taka druga rada, po prostu z jakiegokolwiek przedmiotu nie zdajesz, który byłby dla ciebie trudny, to miej w tym jakiś obszar, w którym naprawdę czujesz się bardzo dobrze. Niech to będzie jeden, dwa tematy, w którym naprawdę jesteś mistrzem. Coś byś jeszcze dla ucznia dodała? Ja może bym dodała jeszcze coś takiego tutaj przy uczniu, bo bardzo mi to pasuje do właśnie tego działu uczeń, że niezwykle ważna jest również to miejsce, w którym egzaminujemy i to, w jaki sposób my w ogóle, nie wiem, siadamy, w jaki sposób my się zachowujemy przy tym egzaminie. Dlatego, że wyobraźmy sobie, ja wiem z całą świadomością, że bardzo często, zwłaszcza egzaminy, które są przeprowadzane w tych ostatnich miesiącach, kiedy jest bardzo dużo dzieci, my też w różnych pomieszczeniach musieliśmy to organizować nierzadko, ale jeśli mamy taką możliwość, taki komfort, że nie ma jeszcze wielu egzaminujących, to dla dzieci jest to bardzo ważne. Jak będziemy siedzieć przy tym stole? Czy my jesteśmy tak, prawda, że jedno w twarz i będziemy teraz odbijać? Czy siadamy blisko i mamy, nie wiem, właśnie u małych dzieci zawsze rozdawaliśmy krówki. To takie jest miłe. To on trzyma ten dzieciak tą krówkę, to on już jest świeci. To zależy od nauczyciela, tak to znam. Tak, tak. Ale którzy rodzice zabraniają i słodycze i się robi gorąco. To jest trochę tak jak u dentysty. Ja się zawsze śmieję, że jak jestem u dentysty, to zawsze mój wzrok pada na jeden obrazek, czy tam kwiatek, który stoi na oknie i przez całą godzinę na fotelu patrzę tylko w to jedno, to jest gdzie mogę zatrzymać ten mój wzrok. Gdy jest duży stres, człowiek potrzebuje też rozładować ten stres w przestrzeni, do której wchodzi. Nie jest to bez znaczenia. No tak, ale to bardziej jest po stronie nauczyciela niż dziecka, no bo tak, dziecko wchodzi do przestrzeni. Czego to dziecko oczekuje, nie? Tak, czego ono potrzebuje tak, bardzo mocno. Jeżeli chodzi też o dzieci, to, to fajnie, jeżeli ktoś na przykład jest harcerzem, to że przed mundurze, bo to jest fajna to bardzo, rozmowa o tym. Ta tożsamość. Bo często dzieci właśnie tak, nie mówię, że jak ktoś jest łyżwiarzem szybkim na lodzie, to ma przyjść w stroju łyżwiarza szybkiego na lodzie. Ale generalnie może coś przynieść, coś, co jest związanego w jakikolwiek sposób z przedmiotem albo z rzeczą, którą on kocha robić. Instrumenty, tak. Tak się czasami dzieje. Jeżeli ktoś potrafi nawiązać typ do tego, co jest na tym przedmiocie. Poza tym dobrze jest, jeżeli też na egzamin, jeżeli ucząc się w ogóle do egzaminu, to jest trochę do rodzica i do dziecka, w czasie uczenia się padają takie jakby choćby rozmowy, co mnie zainteresowało w tym temacie, co mnie zainteresowało z fizyki w tej klasie, bo jedna rzecz to przygotować swoje rzeczy, a druga rzecz to w ogóle rozmowa o fizyce, prawda? Miałem problem tam z promieniowaniem i z tym światłem i z tą optyką, prawda? Ale za to, co wszystko, co jest związane z ruchem, to kochałem, bo uwielbiam to, bo łatwo było robić doświadczenia. I każda taka rozmowa pokazująca, że dziecko jest jakby świadome tego, co się uczyło, jest bardzo cenna. Mm-hmm. To chyba co? Tyle o dzieciach. Teraz troszeczkę zatrzymamy się na nauczycielach. Chciałbyś coś zacząć o nauczycielu? Tak, myślę sobie, że
dobór nauczycieli, którzy podejmują się egzaminowania, też jest bardzo trudny, dlatego że dla wielu osób jest to w ogóle edukacja domowa jest niewyobrażalna dla wielu nauczycieli, więc jakby no trochę słabe jest wtedy proszenie takich nauczycieli o egzaminowanie, bo trzeba rzeczywiście bardzo mocno czuć ten temat i też trzeba przyznać, że to nie jest proste, zwłaszcza gdy szukamy nauczycieli takich niszowych przedmiotów, prawda? Tak. To po prostu no to tak, jest trudne fizycznie, ale... natomiast właśnie wprowadzenie takich osób w świat edukacji domowej, pamiętam jak robiliśmy taką ankietę wśród nauczycieli i pamiętam jak w tej ankiecie nauczyciele egzaminujący pisali, przyznawali się do tego, że egzaminy nieprawdopodobnie otworzyły im w ogóle oczy na świat, na patrzenie, na edukację, na sposób uczenia się, że to w ogóle była rewolucja w ich życiu, w ich podejściu w ogóle do uczniów, do nauczania, tylko że widzieli zupełnie od innej strony to wszystko, co się może dziać, albo co dobrego się dzieje, albo się nie dzieje. I wydaje mi się, że tutaj jeśli taki nauczyciel podejmuje się, no to wielka chwała mu za to, jeśli jest chętny wchodzenia w coraz głębiej w te tajniki, korzystania z różnych zjazdów, sytuacji, w których może poznać tych ludzi, rodziny. Tak. Bo to jest bezcenne, absolutnie. Znaczy, ja przyznaję, że nauczyciele, to sugerujemy nauczycielom, ale bardzo sobie też cenią, możliwość takich luk trochę w egzaminach, żeby móc wyjść i po prostu porozmawiać z rodzicami. Tak. Bo istotne jest to, co się dzieje w czasie egzaminów, ale także jakby nabierają takiego ciepła, takiego zrozumienia, gdy widzą i rozmawiają z rodzicami, dlatego nam zależy na to, żeby na naszych zlotach i spotkaniach z rodzinami w edukacji domowej było dużo nauczycieli, żeby przełamywać trochę te lody, bo jeszcze przyznaję, że te 15 czy ileś lat temu, jak ta edukacja domowa się zaczynała, to nauczyciele patrzyli na rodziców edukacyjnych jak na takich jednorożców. Ale teraz jakby to się zmieniło, zmienia. Bardzo jakby dla nas jest cenne to, powinni rodzice być świadomi tego, właśnie to, co ty, Olo, powiedziałaś przed chwilą, jak bardzo zmienia się u niektórych nauczycieli myślenie edukacji. Znaczy, niektórzy nauczyciele są świadomi tego, że mimo, że robią kartkówki co tydzień, czy co dwa tygodnie, sprawdziany co miesiąc, czy po każdym dziale, jeżeli chodzi o ogarnięcie całego roku, materiału z całego roku z danego przedmiotu, to bardzo często dzieci z edukacji domowej wiedzą więcej, niż gdyby tak zapytać ucznia ze szkoły stacjonarnej po całym roku, dać taki test. I jakby doceniają wartość takiego spojrzenia z lotu ptaka, zapamiętywania zasadniczych rzeczy, czasami bardzo drobiazgowych, ale generalnie więcej tych zasadniczych rzeczy z każdego tematu, ale to wymaga trochę innego sposobu myślenia o egzaminowaniu, że egzaminowanie nie jest zadaniem pytań z 20 kartkówek, które normalnie zrobił w szkole stacjonarnej, tylko pytania, stawiane problemy, poruszane zagadnienia dotyczą bardziej jakby zjawisk, które są takich procesów, które następują, żeby sprawdzić, czy dziecko jakby globalnie rozumie to, czego się uczyło z fizyki czy z chemii. Oczywiście pozostając przy tym, że przy pewnych rzeczach trzeba zajść do dużej szczegółowości dotyczących, nie wiem, budowy atomu, czy czegoś tam z chemii, fizyki, czy biologii. Ja mam takie wspomnienie też, jeszcze właśnie z czasów, kiedy tę ankietę kilka lat temu przeprowadzaliśmy, że niektórzy nauczyciele czuli się, pisali o tym, że czuli się tacy, troszeczkę źle potraktowani, ponieważ uczniowie przyszli, uczeń przyszedł, no i nie wykazał specjalnie się wiedzą, czuli się w pewnym sensie, no powiedzmy tak wprost, zlekceważeni. Tak. I teraz pamiętam naszą rozmowę wtedy wówczas na ten temat i okazało się, że z jednej strony można się tak poczuć i prawdopodobnie w wielu przypadkach my jako nauczyciele jesteśmy w stanie bardzo łatwo wychwycić, gdzie rzeczywiście ten ktoś po prostu się nie przygotował i kompletnie sobie olał nasz przedmiot, ale trzeba wielkiej wrażliwości, wielkiej otwartości, takiej głębi, żeby na przykład dostrzec albo zadać jeszcze parę dodatkowych pytań, żeby się zorientować, że ten uczeń po prostu zajmuje się totalnie inną działką. Przyszedł na historię, ale to jest po prostu fizyk taki, że i nagle się okazuje,
że to nie wyniknęło z żadnej, żadnego lekceważenia, tylko z dokonanego przez tego ucznia wyboru. I on z wielkim szacunkiem na przykład może o tym powiedzieć. Wybrałem. I tu wielkie takie właśnie szapoba dla tych ludzi, dla tych nauczycieli, którzy stawiając tą mierny, czy tę trójeczkę ledwo, ale potrafią docenić i pożegnać się z takim uczniem na koniec tego słabego egzaminu, ale odsyłając go, życząc mu wielu, wielu sukcesów w tych dziedzinach, w tej dziedzinie, w której on wybrał. To jest bardzo ciekawe, dlatego że my, jako dorośli ludzie, może bez właśnie takiej możliwości w dzieciństwie czy w młodości przechodzenia przez edukację domową, bardzo często jesteśmy pozbawieni, nie wyssaliśmy tego z mlekiem matki, tej umiejętności dokonywania takich właśnie wyborów. A to jest coś, co jest tak znamienne dla edukacji domowej, tak ważne. I ci nauczyciele, którzy potrafią to zauważyć, no wielki szacunek. Tak, ale od razu też tu powiem tak, bo to jest w kontekście jakby linii trochę nauczyciel, rodzic, uczeń, że staramy się też jako egzaminujący stawiać oceny adekwatne do tego, co jest tą wiedzą. I generalnie tą wiedzę bardzo mocno weryfikuje się w czasie ustnej części egzaminu. I nawet w takich naszych wewnętrznych instrukcjach czy rozmowach jest to, co mówi Ola. Postaraj się, żeby twój uczeń wyszedł z takim poczuciem, że po prostu wiedział ewentualnie, co mógłby zrobić więcej, gdyby chciał. Żeby wyszedł z poczuciem, co zrobił dobrego, fajnego, nawet jakby w tym morzu jakichś niedostatków, ale z drugiej strony, żeby nie wyszedł z uczuciem jakiejś takiej dziwnej schizofrenii, że dobrze, masz tą czwórkę czy piątkę, bo miło się uśmiechasz, albo w ogóle, bo przyszedłeś. To znaczy, trochę jak na egzaminie z prawa jazdy. To strasznie cię jakby lubimy, dzieje się, no ale jeszcze tam no, nauczyłeś się z tej fizyki, no albo ja oceniam, tak jak oceniam czyś ten egzamin na trójkę. No. Nic się nie stało, no ale nie z jakichś powodów, no nie postawię ci czwórki czy piątki, tylko żeby poprawić ci nastrój. Ale generalnie wszyscy razem nad tym pracujemy, żeby twój nastrój nie był tylko i wyłącznie pochodną twoich ocen z egzaminów końcowych. Tak. Tutaj jest też taki moment, sobie właśnie tak myślę, że ta prawdziwość, to stawanie w prawdzie, ale też na przykład niedawno rozmawialiśmy z kimś, kto bardzo w sposób taki niezwykle ciekawy podszedł do jednego z przedmiotów i z egzaminów i nauczył się w bardzo konkretnym świetle. Świetle, które było bardzo blisko związane akurat z jego osobą i z jego kontekstem życia. I tu jest też bardzo fajne to, że bardzo wielu nauczycieli jest w stanie to zauważyć, oprzeć się na tym, zauważyć, że to jest ogromna wartość. Może nie nauczył się dokładnie stricte tego, co w tabelce, w programie nauczania, ale mimo wszystko jakby wszedł w ten temat w bardzo osobisty sposób. I teraz no wielka rola nas jako nauczycieli, żeby to zauważyć, a nie żeby nie powiedzieć, że już nie mamy teraz czasu na to, chociaż to... Tak, choć czasami, no ale no, nie ukrywajmy, na ten egzamin jest tyle czasu, jak jest. Zaraz przejdziemy do formalnej strony, już na zakończenie tej naszej rozmowy. Ale chciałem podkreślić, że od nauczycieli oczekujemy właśnie tego, żeby stworzyć dobrą atmosferę. Że nawet jak, nie wiem, spieszą się albo mają dużo egzaminów, albo jest to siódmy egzamin, albo po prostu coś jest nie halo w domu i przychodzą z jakimiś troskami, żeby to odłożyli, bo teraz to czasami jest dla niektórych dzieci jedyne kilka kontaktów, nie wiem, ze szkołą, z systemem, z kimś z zewnątrz. A już z tym przedmiotem to jest raz w roku. I to jest jakby bardzo ważne i uczulamy na to. Ale przy tym całej jakby wrażliwości i delikatności zależy nam na pewnej uczciwości pokazania tego, co wiesz. Bo z kolei uważam, że to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, którą on może wynieść z tego egzaminu. Z tym, że oczywiście, tak sobie mówimy, że wolimy pomylić się in plus niż in minus, to znaczy jesteśmy bardziej optymistami w tym, co wie dziecko, niż pesymistami. Ale generalnie, jeżeli widzimy, że jest słabo, no to jest słabo. I to jest tak, co się dzieje. Można zadać sobie teraz pytanie, co jest, jeżeli jest słabo. Jeżeli jest słabo, to można nie zdać egzaminu. Może tak właśnie przejdziemy teraz płynnie do tej formalnej. Od takiej ciemnej strony. Od takiej ciemnej strony, to można nie zdać egzaminu. I jeżeli egzaminator ma jeszcze tam cierpliwość i taką swój indywidualny projekt, to może mówi.
Marysiu, to może umówmy się za 2 czy 3 tygodnie, tylko wtedy jest taki deal, że to musi być u tego samego egzaminatora na tą rozmowę. Albo to jest egzamin poprawkowy, sesja poprawkowa i pod koniec sierpnia spotykamy się na egzaminie poprawkowym. To są bardzo rzadkie sytuacje. Na przykład ja, jeżeli mogę powiedzieć z doświadczeń jako egzaminatora, to pamiętam, że raz zdarzyło mi się, że raz czy dwa, że kogoś tam odesłałem z tej historii i poprosiłem, że przed w innym czasie. I uważam, że jeżeli to się zrobi w dobrym atmosferze i duchu, to zwykle to jest w takich sytuacjach, że ten uczeń też nie ma wątpliwości, że tak naprawdę, że tak naprawdę nie masz czego. Tak. I wtedy byłoby czymś demoralizującym udawanie, że jest z czego. I lepiej dać sobie 2 czy 3 tygodnie z paroma sugestiami, co mógłbyś zrobić, albo gdzie zajrzeć, albo czego się przygotować i spotkać się jeszcze raz. Ale uważam, że to wtedy jakby te poważne traktowanie tylko jakby daje jakby takie poczucie tego, że nikt się nie wygłupia, tylko to jest naprawdę egzamin z przedmiotu. Tak. I ten uczeń tak naprawdę de facto czuje się trochę poważniej w tym całym środowisku. No i teraz jak jesteśmy przy tym właśnie niezdawaniu, to niezdanie egzaminu odbiera rodzicom prawo do edukacji domowej. Niezdanie egzaminu i uzyskanie tak negatywnej oceny, czy niezdanie następnej klasy powoduje, że traci się prawo do edukacji domowej. Także to, jak tak brzmi na zakończenie tej może naszej rozmowy bardzo dramatycznie, to za często się nie zdarzało, bo najczęściej nieprzystąpienia i utrata prawa do edukacji domowej jest związana z tym, że ktoś po prostu nie przystępuje. Nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonych sesjach, nie przystąpił w sesjach poprawkowych. No i wtedy nie ma prawa nie zdaje do kolejnej klasy, traci prawo do edukacji domowej, często jest skreślany z listy uczniów. Ale to jest sytuacja bardzo, bardzo rzadka i często wiąże się już dużo na wcześniejszym etapie wyboru, że u ucznia, że nie wiem, że oni nie chcą, opuszczają ten rok albo za rok wracają po prostu do nauczania stacjonarnego. Jeszcze może od strony takiej formalnej, że może powiedzmy tak, że egzaminy są z przedmiotów, które są wyznaczone dla każdej klasy. Dlaczego mówię nie ze wszystkich przedmiotów, bo na przykład nie ma egzaminu z muzyki czy z WF-u. Jest po prostu lista, to jest wyznaczone ustawowo, przedmiotów, które na danym etapie, w danej klasie należy zdać i one są na bazie podstawy programowej. Także nie ma znaczenia z jakiego podręcznika, czy może ktoś się uczy bez podręcznika. Musi uczeń opanować podstawę programową. To jest punkt wyjścia do zdania egzaminu. Choć jest owszem faktem, że a propos tak krótko podręczników, to my jako każda szkoła też zapewniamy uczniom te podręczniki, które mają uczniowie szkół stacjonarnych, te, które, że tak powiem, z naszych podatków są refinansowane i dzieci, i mamy tu wybrane podręczniki, bo musieliśmy się zdecydować na jeden rodzaj podręcznika, z których się dzieci mogą przygotowywać, ale generalnie obowiązuje nas, odnosimy się do podstawy programowej i do wymagań, które umieściliśmy na stronach, a także tak zwanych listy 50 pytań, które przygotowaliśmy pod kątem egzaminów pisemnych. Mianowicie egzaminy pisemne zwykle stanowiły największy taki stres, dlatego też zdecydowaliśmy się od tego roku, że z każdego przedmiotu jest 50 pytań, które pojawiają się na testach, na które przychodzi zdawać dziecko, tak trochę w takim stylu akademickim, prawda? Jak to kiedyś na studiach było, mieliśmy niektórzy z nas przynajmniej, że było, nie wiem, 100 czy 200 pytań, które z nich pojawi się w zestawie. Tu mamy sposób na pisemny, ale na ustnym już nauczyciel pyta z tego, czego chcę spytać, co jest z podstawy programowej. Tak to wygląda. Z tym, że może dopowiedzmy, że te 50 pytań przygotowanych dotyczy konkretnie naszych tutaj szkół. To nie jest tak, że to jest ogólnie przyjęta jest podstawa programowa. W niektórych szkołach tak jest, w niektórych szkołach tak nie ma. Jeszcze taka może jedna uwaga, że każdy egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Pisemnej i ustnej. Tak, pisemnej i ustnej, czyli czegoś w rodzaju testu oraz części ustnej, na którym zadawane są pytania. Teraz tak, staramy się zwykle tak zorganizować i prosimy o to, aby część pisemna poprzedziła tą ustną, tak żeby nauczyciel na części ustnej miał już tą pracę ucznia, żeby mogli ewentualnie o niej porozmawiać, choć to nie jest zawsze tak jednoznaczne, że będziemy akurat rozmawiali o swojej pracy pisemnej.
Na egzaminy w każdej ze szkół, na przykład w naszych szkołach, są wyznaczane sesje. I jeżeli ktoś się zgłasza na sesję, to wtedy wie, że staramy się mu zagwarantować miejsce, czas i nauczyciela na to, żeby on z każdego przedmiotu, z którego być egzaminowany, chciałby być, żeby mógł. A jeżeli chodzi o inne terminy, to w sesjach, w terminach indywidualnych można się umawiać bezpośrednio z nauczycielami przedmiotów, a listę egzaminatorów każdy może znaleźć, kto jest naszym uczniem, po zalogowaniu się na taki na portal, gdzie są te wszystkie informacje dostępne u nas. Więc ja myślę tak, że zmierzając już ku końcowi, a wiosna się zbliża, akurat tak egzaminów nakrywamy w tym momencie, egzaminów coraz więcej uczniów już jest gotowych do tego, żeby przystąpić do egzaminów z danych przedmiotów, to pozostaje nam po prostu życzyć nam wszystkim jako rodzicom, nauczycielom bardzo dużo pokoju, a dzieciakom po prostu radości z tego i takiej satysfakcji z tego wszystkiego, jeżeli żeby to pomyślcie sobie, te spotkania jakby niosły ze sobą dużo takiego pozytywnego jakby bodźca do dalszego działania. Staram się, żeby tak było. I też pomyślcie sobie o tym, mówię teraz w kontekście bardziej rodziców, jakie ważne doświadczenia zdobywają nasze dzieci. My to sobie, jak czasami rozmawiamy o tym, to pierwsze nasze doświadczenia stresujące z takiego przygotowywania się z dużych partii materiału było dopiero na studiach. Czy do matury. Czy do matury, ale nawet bardziej na studiach. Tak, nawet tej matury ktoś nas tak systematycznie przygotował. I tak naprawdę to, co jak my obserwujemy, to jednym z takich kolejnych wielkich benefitów tych egzaminów końcoworocznych i tego doświadczenia jest to, że nasze dzieci, mówię nasze kończące czy w tej, czy w innych szkołach, ale w ramach edukacji domowej, gdy idą na studia, w dużej części to się zdarza, to po prostu bardzo dobrze sobie radzą. Dla nich jakby to nie jest problem mieć te parę książek do przeczytania i nauczenia się, czy jakieś zakresy materiałów, które muszą opanować, a później w czasie części pisemnej czy ustnej zdać na takim egzaminie. Także to jest jeszcze taki jeden z takich istotnych i ważnych benefitów. Tak. Mam nadzieję, że nasza rozmowa, prawda, Ala, trochę pomogła, uspokoiła może. Bardzo byśmy chcieli, żeby przede wszystkim uspokoiła i zachęciła. My też jako rodzice jesteśmy lada dzień przed sesjami, więc sobie i nam wszystkim. Tak, jeżeli ktoś będzie oczywiście jakby pytania po tym podcaście, to proszę piszcie, czy to w komentarzach, czy na naszym portalu, na nasz portal EMI, czy zachęcamy, czy żeby dzielić się swoimi doświadczeniami, odpowiadać sobie wzajemnie. Ale zapraszamy tam na naszych podcastów, gdzie jest jak się przygotowywać do egzaminów, jak się uczyć, jak mobilizować dzieci, jak motywować na portal Edukacja Można Inaczej, do naszych podcastów usawickich. Zapraszamy na nasze zloty, które organizujemy w naszych szkołach, szczególnie wiosną i jesienią, w różnych już obecnie naszych szkołach, nie tylko w Koszarach. To jest bezcenny czas. Na żywo, które organizujemy czy w Bielsku, czy tu w Koszarii Bystrej. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za wysłuchanie tego naszego, widzę już tak dosyć długiego podcastu jak na nas. I mamy nadzieję na miłe i sympatyczne spotkanie egzaminacyjne. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ola i Marcin Sawicy.